Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich miłośników pięknych woni. Kochani, przychodzę dzisiaj do Was z filmem, częściowo wywołanym przez film z dnia wcześniejszego, o tanich zakupach perfumowych. To nie będą jakieś szczególnie tanie perfumy, to co Wam dzisiaj pokażę, ale po prostu to będą perfumy, które kupiłam tanio. Po prostu chcę Wam pokazać moje najbardziej udane tanie zakupy perfumowe. No to cóż, tu mam taki koszyczek. Całkiem spory. Może tak po kolei będę pokazywała. Zacznę od takiej marki, która ciągle jest w dobrej cenie. Gianfranco Ferre. No, kupiłam kilka produktów. Nie tyle, ile bym chciała, ale może wystarczy, no bo ten świat jest tak bogaty. A to są takie perfumy codziennie. Nazywają się Blooming Rose. Jeszcze sprawdzę teraz nazwę. Tak, Blooming Rose. I nazwa nie kłamie. To jest taki wdzięczny zapach, jeśli chcecie po prostu robić dobre wrażenie, czy troszeczkę wtopić się w tłum, nie wystawać z tego tłumu perfumami zbyt intelektualnymi, zbyt artystycznymi. To są takie, taki przyjemny kameleonik. To może nie jest taki do końca zapach, który się wtapia w tłum, bo jeszcze na dodatek jest reklamowany jako unisex, Gififi. Tu jest irysek. Ja tego iryska polubiłam. Taki śmieszny korek. Właściwie jest takie zabezpieczenie. No, będzie jeszcze jeden irys. Brawo dla kreatora zapachu za to, że zrobił uniseksowe perfumy irysowe, no ale też zwróćcie uwagę, że na przykład taki Dior Homme, czyli perfumy dla mężczyzn Diora, to jest właśnie gdzieś tam na bazie irysa zbudowany cały koncept zapachowy. No, gdzieś tam wszyscy na wszystkich zerkają, ktoś wymyśli połączenie nut, inni to, którzy mają lepsze, powiedzmy, zasięgi, dosłownie w przenośni, potrafią to wykorzystać i zrobić z tego większy hit, bo te perfumy przeszły bez echa, Gififi, a Gianfranco Ferre, a Dior Homme, no to jest znany zapach. Teraz Wam pokażę wielką butlę, którą miałam otworzyć, kupione w TK Maxie. Jeszcze jest jedna woda z tej linii. To jest jedna z najstarszych, jeśli nie najstarsza woda tejże marki, Piver. Tu jest logo. No i miałam ją otworzyć, chociaż wiem, że to jest woda kolońska, ale zobaczcie, ona ma to staroświeckie rozwiązanie, mianowicie jest tu plomba taka metalowa. I chyba trochę jak w zastrzykach, tu chyba można wcisnąć, to znaczy kiedyś tak wyglądały na przykład jakieś tam zastrzyki z penicyliną, kto pamięta czasy zaprzeszłe, to po prostu się przekuwało takie kółeczko wewnątrz tej plomby, także bardzo jestem z tego zakupu zadowolona, chociaż go nie otwierałam, ale dla mnie te perfumy to jest po prostu no, spora historia i tu można powiedzieć, że to zahacza o tą historię irysową, o której przed chwilą mówiłam, mianowicie no, jest to marka, która chociaż ciekawa, jakoś tak nie funkcjonuje w mediach, jakby na to zasługiwała. No, inni sobie radzą lepiej. Szkoda. No, podobną marką jest Penhaligon's. On w tej chwili tam poszedł w jakieś nowe rozwiązania, ale ja najbardziej kocham te klasyczne wonie i to też kupiłam jeszcze całkiem tanio, Bluebell Penhaligon'sa. Także jeszcze zdążyłam kupić w dobrej cenie Convalion i teraz postawię na te swoje nowości. No a ja powtórzę się, kocham te klasyki. No i tak, byłam przy irysku, no to pochwalę się zakupem za kilkanaście złotych. Mam tych kartoników i flakoników wiele, bo ludzie chyba idąc moim tropem kupili te iryski, to ja już kilka lat temu o tym mówiłam i chyba nie przypadły do gustu. No i no mam takie właśnie jeszcze w starszym flakonie, naprawdę one chyba 14 czy 15 zł kosztowały. Irys od Yardley'a, jeszcze w tym właśnie w tym starszym flakoniku. Teraz jak przyglądałam na potrzeby filmu, to znalazłam na Allegro za 59, ale tylko jedną ofertę, a tak w ogóle tych perfum po prostu nie ma. I nie chwaląc się, wiele z tych perfum, których po prostu nie ma, to są te perfum, które ja pokazywałam. To jeszcze tak też autopromocja. Kiedy widzę, jak ludzie redukują kolekcje, wyprzedają perfumy, rzadko są tam perfumy, które ja czy polecałam, to może za duże słowo, czy rekomendowałam również, no wskazywałam uwagę na te perfumy. Z tymi miałam śmieszną historię. Bo to są bardzo ważne perfumy z lat 30. To jest lawenda i wanilia. Męskie perfumy,
reklama, która im towarzyszyła, jest wręcz seksistowska, ale sam zapach, powiedziałabym, wdzięczny, lekki. No bardzo ładna koncepcja, połączenie nuty lawendowej i waniliowej. Lawenda i wanilia to też na przykład Jean-Paul Gaultier, ten słynny marynarzyk, ale tam jest zupełnie inaczej to wszystko podane. Łagodna woda. One były w bardzo dobrej cenie na jednej z perfumerii. Mało tego, miały bardzo duże pojemności, więc naprawdę za około 100 zł można było kupić no, nawet kilkaset mililitrów. W każdym razie bardzo tania. Nie wiem, czy ta w pewnym momencie woda nie kosztowała nawet około 90 zł. No i jak tylko pokazałam tą wodę, wytłumaczyłam, o co w tej wodzie chodzi, bo samo pokazanie też jest mało, to zaczęło się szaleństwo i ta woda bardzo szybko zniknęła, ale też dostałam takie uszczypliwe komentarze. Ach, kupiłam, jestem niezadowolona, może by pani chciała odkupić. Pisała osoba, która wiedziała, że ja już mam jeden flakonik i nie jest mi potrzebny. No, myślę, że szybko sprzedała i niech żałuje, bo w tej chwili każdy, kto kupił te perfumy, na pewno na nich zarobił, jeśli chciał je sprzedać szybko, czy powiedzmy po jakimś czasie. Perfumami, które kupiłam w dobrej cenie, ale to tak trochę na zasadzie przypadku, Evasion, one naprawdę nie kosztowały dużo. Jeszcze parę ładnych lat temu, teraz już ich praktycznie nie ma. Ach, nie będę chyba tego pudełka męczyła, a jest. Bourjois ma całą linię perfum w tych flakonach. No, nawet Soir de Paris na jakimś etapie było w tym flakoniku, więc jak macie, to gratuluję, ja nie mam. Tak bywa. No, przy okazji Gianfranco Ferre, może kolejna włoska marka Byblos. Marka, która, też mówiłam o niej ostatnio, to są perfumy, de facto to jest Angel. I to ten Angel z dnia premiery. Nie wąchałam pozostałych, to znaczy miałam kiedyś taki zestaw próbeczek, ale po prostu już nie pamiętam tego zapachu. No i one też co najmniej o 100% podrożały. To są perfumy, z których jestem bardzo zadowolona. Biała róża, dużo myślałam o tych perfumach, podobno są to ulubione perfumy królowej Elżbiety. One nie kosztowały powiedzmy kilkadziesiąt złotych, ale to i tak była dobra cena, a zapach jest szczególny, bo troszeczkę wydaje mi się, że Paris Yves Saint Laurent korzysta z tego motywu. Całkiem niedawno można było kupić kreatora, który przynależy do ligi Haute Couture Ungaro, perfumy Amour Fou, chyba tak, czyli Szalona Miłość, L'Amour Fou, oraz słynną Divę od Ungaro, która pachnie jak koko. To koko z lat 80. Czyli zamiast kilkaset złotych można było mieć chyba za kilkadziesiąt złotych właśnie te perfumy. Trochę taki korek, powiedzmy, gorzej się trzymający, ale generalnie perfumy no świetne po prostu. A Amour Fou jest to zapach, który ma silną, drzewną bazę, ale jest też kwiatami obudowany. No ładnie wybrzmiewa. Może jeszcze z takich tańszych, Paris Hilton zrobiła różne perfumy. Pamiętam te jej pierwsze, one się podobały, a mi się nie podobały, ale świetne są te, czy były, bo też już ich nie ma. Fairy Dust, bodajże Gwiezdny Pył, i to jest kompozycja taka, można powiedzieć, bardzo klasyczna. Niby tak, niby w nazwie jest wróżka, niby na flakoniku jest wróżka, ale to nie są dziewczęce perfumy. Jak wspomniałam, kwiatowiec zbudowany wokół kwiatu pomarańczy. Brzmi, bym powiedziała, tak poważnie, ale no ogólnie jest to, można powiedzieć, w ogóle białokwiatowiec. A tu marka jubilerska, znana głównie z zegarków, co chyba widać po kształcie flakonika. To jest taka rzeźka woda Tester Tourmaline, ale nie jest to jakaś taka klasyczna kompozycja, ale bardzo przyjemnie się ją nosiło, bardzo wdzięczna, wdzięczny flakonik. No to jest jeden z moich ulubieńców. W dobrej cenie kupiłam kilka Guerlainów. Oczywiście to nie były bardzo, bardzo tanie rzeczy. Udało mi się upolować ten oto flakonik, no już dzisiaj praktycznie nieprodukowany, który można wymieniać, do którego można inne wkłady. Tu mam Champs-Élysées. Jak jestem przy Guerlainach, to kupiłam, zrobiłam film o tym, dwa tanie małe Guerlainki. One rzeczywiście, powiedzmy, kilka miesięcy przed tym, jak zrobiłam te zakupy, były do nabycia, no cena była dwucyfrowa, ja już kupiłam droższe, także prostuję, bo chyba mi się zdarzyło powiedzieć, że kupiłam za sumę dwucyfrową, więc nie, planowałam i trochę to przegapiłam. Neroli Bianca szczególnie jakoś tak nie cieszyła się powodzeniem,
A teraz tak Nerolia Bianca, cała ta akwa alegoria jest tak strasznie droga, że moim zdaniem już lepiej kupić jakieś klasyki od Chanel, bo to chyba już będzie taniej. No, ładna współczesna róża, no a Nerolia Bianca to kwiat pomarańczy, więc no po prostu. Emanuel Ungaro, jeszcze raz, tutaj mam tester, ale też nie wiem, czy to nie jest prezent od widza, ale miałam kupić, one też były w dobrej cenie. O, takie. Taki owocowy, no można powiedzieć ten kompot. Kompocik to jest słowo, rzeczywiście to zdrobnienie to chyba najprawdopodobniej gdzieś tutaj w komentarzach się pojawiło. No kompot, mówią perfumiarze. Joypotu po prostu kupiłam, żeby kupić, żeby mieć, żeby wreszcie powąchać i się okazuje, że już prawie niedostępny. Także wielka radość. Dzięki widzom, moim kochanym, wspaniałym, cudownym i bardzo, bardzo hojnym, no po raz kolejny Wam podziękuję za wszystkie przejawy Waszej nadzwyczajnej wprost hojności, włącznie ze wspieraniem mnie finansowym. Bardzo, bardzo dziękuję. Dostałam flakonik czarnej wanilii w Rochera Mała Pojemność i wiedziałam po prostu, jak pachnie, bo przyznam się szczerze, że przegapiłam ten moment, kiedy te perfumy były na rynku, więc kupiłam sobie na wyprzedaży minus 50%. Nie wiem po co, nie wiem na co, chyba byłam na siebie zła, że to kupiłam. No i bardzo szybko zniknęły. No w tej chwili są trudne do zdobycia, więc de facto pewien rodzaj lokaty kapitału. No to jest ciekawy, przede wszystkim flakon, bo zapach nie jest taki ładny, nie jest oczywisty, nie jest to powiedzmy pierwsza dziesiątka Sephory, ale na prezent flakon jest obłędny. Pokazywałam te perfumy 2 lata temu i wtedy kosztowały 40 zł. Teraz zaglądam dużo droższe i właśnie jeszcze przegapiłam jeden Gianfranco Ferre, to jest chyba no po Gififi drugi mój ulubieniec, bo te perfumy zrobił Maurice Roussel, wybitny perfumiarz. Jeśli coś przekręciłam, bo mówię z głowy, śmiało prostujcie. Bardzo niebanalna kompozycja, nie dajcie się zwieść perfumom w białych flakonach, one potrafią być wręcz migrenogenne. No i ostatni, który kupiłam, dostałam próbkę, a potem kupiłam sobie cały flakonik. Okazyjnie na OLX-ie z duszą na ramieniu kupowałam, ale cena nie była taka najgorsza. Tuberoza i kawa. Jest to kawa i jest to tuberoza, ale ja czegoś takiego nie wąchałam. A przy tym, no bo można powiedzieć, że się czegoś nie wąchało, co brzydko pachnie. Nie, to pachnie dobrze, naprawdę bardzo dobrze. Chociaż trzeba się troszeczkę poprzyzwyczajać. Bardzo, bardzo wizjonerskie perfumy i no brawo twórcy marki i twórcy tych perfum. No to tak wygląda, powiedzmy, część perfum, które kupiłam właśnie okazyjnie i to są tacy moi, powiedzmy, ulubieńcy, bo jest tego znacznie więcej. A jeśli Wy macie jakieś takie swoje ulubione perfumy, które kupiliście w dobrej cenie, no to pochwalcie się, ile zapłaciliście, ile to teraz kosztuje. Jestem tego bardzo ciekawa. Wszystkiego pachnącego, pa, pa. I życzę Wam bardzo dużo okazji perfumowych, bo wydaje mi się, że jednak będą. Tak, perfumerie chyba troszeczkę zaczynają się nam wychodzić naprzeciw. No zobaczymy. No nie kupujcie już perfum przed świętami, bo wtedy to ceny będą wysokie, ale myślę, że koniec wakacji, początek września to może być dobry czas na kupowanie okazji. Wszystkiego pachnącego, pa, pa. I napowiedzcie, co o tym sądzicie, czy też się ze mną zgadzacie, że może być trochę okazji w perfumeriach. No już były jakieś tam kody słynne, gdzieś tam na jakichś dużych perfumeriach. Także może. Wszystkiego pachnącego po raz trzeci. Pa, pa.